to pokażę Wam ustawienie rozrządu do wyjęcia pompy. Tu odkręcamy śrubę. Tu jest blokada wału. Ja tu akurat tylko wsadziłem tu lejkę i kawałek pręta, ale też na razie pasuje. Tu jest na taki tam śmieszny gwincik. Ogólnie próbowałem śrubę od BM-ki kręcić. Gwint jest taki sam, ale śruba za krótka. Więc idealnie by było przerobić sobie taką śrubę tutaj, nawiercić, ale ja nie mam czasu na to w tej chwili. I dać kawałek jakiegoś bolca. I teraz tak, koło pasowe ustawiamy na taki znaczek V. Taka fałka, nie wiem czy widać, o, jest, troszeczkę widać. Tą fałkę ustawiamy mniej więcej tutaj na czujnik położenia wału. Flansza pompy powinna być ustawiona o, właśnie tak. Wtedy pompa jest ustawiona na pierwszy cylinder i przy montażu, demontażu powinna być ustawiona na pierwszy cylinder, żeby... No i tak to wygląda, zaraz to zdemontuję całkiem pompę i pojedzie na wymiankę, bo sterownik pompy padł, no i nie da się go naprawić, żaden serwis w Polsce nie chce, nie może tego naprawić, chyba że jest jeszcze jakiś serwis, który by dał radę, ale to ja nie dałem rady, inni też nie dają rady. Uszkodzona jest płytka wewnątrz, także nie wychodzą sygnały kan ze sterownika. No i sam sterownik pobiera troszeczkę za duży prąd. No to tyle, chyba że jeszcze pokażę kawałeczek pod tym samą pompę, jak jest wyciągnięta. Koło właśnie zluzowałem. Przydał się taki ściągacz dorobiony. To jest kółko z innej pompy z Opla. I teraz ogólnie tak, jak zejdzie koło. Są tu trzy śruby mocujące pompę. To jest jedna na dole i po drugiej stronie. Niespodzianka jest taka, że trzeba od strony koła wykręcić te śruby, żeby pompa puściła. I teraz tak, pompa wyciągnięta i tak powinien być ustawiony klin. Na kole zębatym nie ma tego klina, ale na pompie jest. I żeby była ustawiona na pierwszy cylinder, a nie na czwarty na przykład, to ten klin musi być w takiej pozycji, jak teraz pokazuję. Gdzieś około na godzinie drugiej, pół do drugiej, wtedy to ma szansę po zamontowaniu działać jak należy. No i tyle, dzięki.